Panowie teraz będą grali w karty, moi drodzy. Zobaczcie za chwilę niezwykłe sztuczki karciane, sztuczki magiczne. To, co się będzie działo, to nie będzie science fiction, to jest ludzki umysł, który zapamiętuje w ciągu minuty tak szybkie kombinacje karciane. Pokazuję, jak będą lecieli karty. Lecą z kartami, zobaczcie. Obydwaj panowie po trzy karty, tak zapamiętują sobie te scenki. Każda karta to jest osobne skojarzenie, osobny obraz, osobna scena. Panowie mają swoje rytuały. Zobaczcie, jak spokojnie zapamiętuje Disco Koza. Jest skupiony, ale nie aż tak bardzo jak Chwałkoś, który tutaj po prostu wysila wszystkie swoje neurony. Wszystko mu wychodzi na czole po prostu. I zobaczcie, piątka as-as, walet, piątka czwórka. Wszystkie te obrazy dla nas są kartami, ale dla nich to są obrazy, to są sceny, to są pałace pamięci, jakieś historie, wymyślne, absurdalne skojarzenia, coś niesamowitego, co dzieje się w tym momencie w ich głowach. Do końca jeszcze 15 sekund, ale panowie, zdaje się, będą mieli tę możliwość, żeby skończyć poniżej minuty. Najbliżej tego jest w tym momencie Disco Koza. I tak, Disco Koza skończy te karty poniżej minuty 54 sekundy. Chwałkuś, bezpiecznie, do końca, minuta, pełna minuta. Ostatniego króla zapamiętał już pewnie, jak to mówią chłopaki, na pałę, czyli po prostu, żeby był. I zobaczcie, panowie, cała talia kart w 54 sekundy. Są mistrzowie świata, którzy robią to w 14-15 sekund. Coś nieprawdopodobnego, prawda? Natomiast nasi polscy mistrzowie też są rewelacyjni. Zobaczcie, że te wyniki nawet poniżej minuty, jakiekolwiek, też już są świetne. I oczywiście standardowo zaczynają nasi sportowcy od końca. 3 do 0 już dla Disco Kozy. Zobaczymy, czy przy tej konkurencji obecnej uda mu się też pokonać Łukasza Chwałkowskiego. Już ta końcówka jest zapełniona u Chwałkusia. U Disco Kozy jeszcze brakuje tej ósemki tutaj ósemki kier, mówiąc językiem fachowym, językiem brydżystów. Ale panowie idą łeb w łeb. To się wszystko może zmienić z sekundy na sekundę. Natomiast jeśli uznamy, że tutaj będzie wynik remisowy, jeśli chodzi o score, jeśli chodzi o te punkty, to będzie liczył się czas i wtedy wygra Disco Koza, który ten czas już ma oczywiście lepszy, bo 54 sekundy 49 setnych to oczywiście robi wrażenie. I na razie Disco Koza popełnił drobne błędy. Tutaj zobaczcie, ta piątka pik. As tref i as kier niestety nie znajdują się we właściwym położeniu. Disco Koza ma jeszcze minutę 15, żeby ten błąd skorygować. Jeśli mu się to nie uda, Chwałkuś wygrywa. W tym momencie Chwałkuś otworzy już pełną talię, więc jego bezpieczniejsza, wolniejsza taktyka okazała się nieco bardziej skuteczna, pod warunkiem, że przez najbliższą minutę Disco Koza nie będzie w stanie otworzyć właściwej kolejności, ale zobaczcie, jaka fantastyczna korekcja Disco Kozy. Wszystko na właściwym miejscu. Piątka pik, as tref, as kier i maksimum 52 karty. Także zrobił to, skorygował. Dobra pamięć. Panowie, jakieś komentarze? Widziałem, że tam Disco Koza miałeś problem z czwórką, piątką, asem, asem. Gdzieś tam musiałeś to potem zamienić ze sobą. Ta konkurencja jest bardzo łatwa, więc no ja po prostu sobie szybko patrzyłem. Nie byłem tam pewny, czy dobrze zapamiętałem, bo na początku mam trumnę, człowiek maska i mrówka. Wiedziałem, że ta trumna i mrówka jest i coś, jakaś postać głaskała tą, no ale metodą eliminacji tak naprawdę nie musiałem wiedzieć, jaka to była postać, bo wszystko inne po prostu mi pasowało i to zostało, no to dałem, nie? Ja tylko coś z czasem, myślałem, że będzie w ogóle poniżej 50 sekund, bo na początku szło mi mega szybko, a później miałem takie przestoje na koniec. Chwałkuś, a u ciebie czemu tak bezpiecznie 60 sekund? To wynikało z tego, że chciałeś bezpiecznie zagrać, czy tak po prostu... To jest i tak mój top najlepszy, top piąty najlepszy czas z wynikiem, więc i tak się cieszę. Okay. Aczkolwiek nie poszło najszybciej ze względu na przede wszystkim kamera, to raz, a dwa, zaciąłem się na końcu przy grabie. Wiesz co, jak ja pamiętam twoje opowieści o tym, że i tak ta kamera trochę ci psuje czasy, to i tak myślę, że super wynik, mega. Daj ci super popisy. Myślę, panowie, że teraz jest coraz lepiej, bo... Myślę, że z tym jest coraz lepiej, ponieważ no, przyzwyczajam się do kamerki, więc jestem z tego powodu zadowolony. Dobra pamięć.